Trudności, trudności, trudności. Czasem jest tak, że robimy coś w swoim życiu po raz pierwszy i towarzyszą temu pewne emocje. Na przykład, gdy pierwszy raz w życiu wsiadłem na motocykl, teoretycznie wszystko wiedziałem. Jeden, przyciskasz sprzęgło, dwa, wbijasz bieg, trzy, powoli puszczając sprzęgło, dodajesz lekko gazu. Pierwszy raz, jak to w życiu zrobiłem, to motor prawie wyskoczył spode mnie, ledwie otrzymałem równowagę. Ze zdziwieniem pomyślałem, co się stało z drogą, gdzie jest droga. Przeleciałem przez jakąś wąską furtkę. Cud, że nie skończyło się katastrofą. Bóg widocznie zatrudnił wtedy paru aniołów. Pierwszy raz na motorze. Były też inne bardzo emocjonujące pierwsze razy. Gdy po trzecim roku studiów pojechaliśmy z kolegami na północ Szwecji, postanowiłem zakupić tam swój pierwszy samochód, stary 13-letni Volkswagen Variant. No i trzeba było zatankować. Miałem na to ostatnie 200 koron. Podjeżdżamy na stację benzynową, a obsługa mówi, że najpierw trzeba wsunąć pieniądze do dystrybutora i następnie zatankować. No jak to wsunąć? U nas w Polsce w głębokim komunizmie nikt nigdy nie widział takiego urządzenia. Jestem na północy Szwecji, mam ostatnie 200 koron i mam je wsunąć do jakiejś dziury, a jak zeżrę? Emocje sięgały zenitu. Wiecie co? Rzeczywiście zżarło. Wsunąłem 200 koron, biorę pistolet, wkładam do wlewu, naciskam, ale nic się nie leje. Patrzę na wyświetlacz środków. Zero. Zżarło. Emocje sięgały zenitu. Idę do obsługi stacji, mówię z przerażeniem, co się stało, a tamten Szwed się uśmiecha. Wyciąga z szuflady 200 koron i mówi, niech pan spróbuje jeszcze raz. Nigdy w życiu nie widziałem zdenerwowanego Szweda. Okazało się, że czas się skończył. Za długo marudziłem, zanim włączyłem pistolet. Trzeba było sprawniej. Moje pierwsze bezobsługowe tankowanie. Oczywiście są rzeczy bez porównania trudniejsze, gdy spotykamy się z czymś po raz pierwszy. Pierwsze dziecko. Takie małe stworzenie, które ma tylko jeden środek wyrazu do dyspozycji, płacz. Pamiętam jedną z naszych synowych, jak urodziło się pierwsze dziecko. Dziecko ma gorączkę. Co robimy? Uczymy się coś robić po raz pierwszy. Na tym polega uczenie się. No ale jak uczenie się, to też uczniowie Jezusa, duchowa dziedzina życia. Czy tutaj też pewnych rzeczy uczymy się po raz pierwszy i jakie emocje temu towarzyszą? Będziemy mogli zobaczyć to na przykładzie jednej szczególnej osoby, chociaż będzie tam też ich więcej, ale właśnie jedna szczególna osoba opisywana w Ewangelii Jana. Jesteśmy w takiej serii, która została nazwana Doświadczanie Boga. Dzisiaj tą postacią będzie Andrzej, jeden z uczniów Jezusa. Przeczytajmy pierwszą część dzisiejszego fragmentu z Ewangelii Jana 6. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa, skąd kupimy chleba, aby oni się posilili? A mówił to, wystawiając go na próbę, wiedział bowiem, co miał czynić. Jeden z uczniów Jezusa, Filip, zacierał ręce z radości pewnie tego dnia, co usłyszy od Jezusa, jakie wspaniałe duchowe prawdy. Tłumy ludzi już schodziły się, żeby słuchać. Ale Jezus, zamiast kolejnej pięknej przemowy, zwraca się do niego z zaskakującym pytaniem, jak widzimy, skąd kupimy chleba, aby się oni posilili. Mamy tutaj tłum
głodnych ludzi tak bardzo chcieli słuchać Jezusa, że nie pomyśleli o swojej potrzebie, jaką jest jedzenie. Jak zaspokoimy tą potrzebę? A tłum był bardzo liczny. Ta potrzeba daleko przekraczała jakiekolwiek możliwości uczniów. I właśnie tamtego dnia Filip mógł usłyszeć samego siebie, usłyszeć swoją reakcję na takie pytanie i przez to też wiele się nauczyć o sobie, o swojej wierze. Jaka była pierwsza reakcja Filipa? Co powiedział? O tym za chwilę, ale najpierw odnieśmy to wszystko do naszej sytuacji, czy naszych sytuacji. Sytuacje, które nas przerastają. Potrzeby, przed którymi stajemy, a ich zaspokojenie całkowicie nas przerasta. Czy coś wam to przypomina? Co mamy z tym wspólnego? Czy mamy coś z tym wspólnego? Może trochę historii w takim razie. 12 lat temu Bóg postawił naszą wspólnotę w pewnej sytuacji przed pewną potrzebą, której zaspokojenie całkowicie nas przerastało. Był to oczywiście nasz własny ośrodek. Może ktoś z was pomyśli w tym momencie, dlaczego mówimy ciągle o tym, co nas mocno obecnie dotyczy, o ośrodku. Ciągle o tym ośrodku. Odpowiedź znajduje się już w samym pytaniu. Dlaczego mówimy ciągle o tym, co nas mocno dotyczy? Ponieważ nas to mocno dotyczy, dlatego o tym mówimy. Tak czy inaczej, 12 lat temu o tej porze byliśmy w posiadaniu czego? Terenu i paru ruder na tym terenie. Trwało projektowanie przyszłego ośrodka i wkrótce wiedzieliśmy, jak bardzo przerastał nasze możliwości. To, co uzbieraliśmy przez parę poprzedzających lat, mieliśmy mianowicie 1/60 środków na pierwszy etap. I stanęliśmy przed pytaniem, przed identycznym pytaniem, przed jakim Jezus postawił Filipa, skąd weźmiemy? I jaka była ostateczna odpowiedź każdego z nas? Oczywiście tych, którzy wtedy tutaj byli. Myślę, że ci, którzy wtedy byli, wielu z nas pamięta swoją pierwszą reakcję sprzed 12 lat, bo to było bardzo silne przeżycie. To nasze wspólnotowe przeżycia, a nasze osobiste. Potrzeby, które trzeba zaspokoić, które przerastają nasze możliwości. Co to może być? Może też potrzeby materialne, ale to dopiero najprostsze potrzeby są poważniejsze. Aż do tych najpoważniejszych potrzeb, na przykład, co się stało z moim szczęściem? Jak przeżyję te następne lata z tym poczuciem nieszczęścia, niespełnienia, z którym nie mogę sobie poradzić? Albo może jakieś wielkie marzenia, wielkie pragnienia, które są i były zawsze dla mnie czymś bezcennym. W tym momencie nie mam tego w notatkach, ale na przykład chciałem zostać wielką łyżwiarką albo chciałem zostać pianistą czy coś tego typu. Są one dla mnie niezwykle cennym, ale jednocześnie to marzenie całkowicie mnie przerasta. To też bywa bardzo osobistym problemem, dramatem człowieka. I właśnie na te sposoby możemy utożsamić się z Filipem, któremu Jezus zadał tamtego dnia pytanie, skąd weźmiemy chleba, by nakarmić tłumy. Tłum głodnych ludzi na pustkowiu. Jedno dziecko płaczące to już jest problem,
a tu cały tłum głodnych ludzi. Jaka jest pierwsza reakcja Filipa, która ujawnia jego podejście, ujawnia stan jego wiary? Przeczytajmy następny odcinek, 7 wers. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jak Filip zareagował? Odpowiedział: nie wystarczy, nie da rady. Filip szybko przeliczył i z obliczeń było jasne: nie ma sposobu, nie da się tego zrobić. Jaka więc była pierwsza reakcja Filipa na problem? No, tak odruchowo, naturalnie, z głębi serca brał pod uwagę jedynie naturalne ludzkie możliwości i tyle. Mógł uważać się za wierzącego, pewnie tak się deklarował, okej. W takim czy innym stopniu to sobie wyobrażał, ale test wykazał, że w rzeczywistej sytuacji bierze pod uwagę tak naprawdę tylko ludzkie możliwości. Liczył na to, co jest w zasięgu ludzkich możliwości. I Jezus miał cel, który zresztą tam opisał, czy Jan opisuje, wyciągnąć na wierzch tą cechę wiary Filipa, aby sam mógł to zobaczyć. Filip mógł usłyszeć samego siebie, jak mówi: nie da się. Jednak oprócz Filipa jeszcze inny spośród uczniów zareagował na sytuację i trochę inaczej niż Filip, tym uczniem był Andrzej i za chwilę przeczytamy, co on odpowiedział. Czytajmy następny odcinek. Jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? Co nas zastanawia w odpowiedzi Andrzeja, w reakcji Andrzeja? Jest tłum, tysiące ludzi, a Andrzej mówi o jakichś 5 chlebach i 2 rybach. Jak Filip to usłyszał, to pewnie sobie pomyślał: po co to mówisz? Czy po to ci Bóg dał język, żebyś pluł takie rzeczy? Pewnie Andrzej działał Filipowi na nerwy takim gadaniem i normalnie tak można by to oceniać, ale jednak okazało się to właściwym tropem. Jezus ostatecznie polecił przynieść te 5 chlebów i 2 ryby, czyli wszystko, co mieli. I przez to został ukazany pewien wzorzec podejścia przez wiarę do podobnych problemów. Wzorzec polega na tym, by przynieść to, co mamy. Trzeba przynieść to, co mamy, trzeba dać swoje 100% i ufać, że Bóg coś zrobi z resztą. Chociaż niepewność będzie ciągle towarzyszyć, tak jak towarzyszyła ta niepewność Andrzejowi. Był cały czas świadomy, jak trudne jest to, mówi, no cóż to jest dla tak wielu. Ale jest to wspaniale plastycznie tutaj pokazane. Andrzej ma świadomość, że jest to kropla w morzu, przeżywa związane z tym napięcie, niepewność, jak to jest mało, ale jest to właściwy trop. Trzeba przynieść swoją cząstkę, swoje 100% jako wyraz zaufania. Jako wyraz tego, że po ludzku nie da się, ale jeszcze Bóg jest na niebie. I trzeba to coś, chociaż niewiele, wrzucić jakby do studni, no bo czymże było te 5 chlebów i 2 ryby wobec potrzeb. Tutaj właśnie pojawia nam się postać chłopca, do którego należały te chleby i te ryby. I wygląda na to, że z całego tłumu tylko on był przezorny, miał pożywienie oczywiście dla siebie, miał swoje zabezpieczenie,
A tutaj przychodzą apostołowie i proponują mu, żeby no tak naprawdę wrzucił to do studni, bo nawet jakby każdy okruszkę wziął, a więc mógł pomyśleć, co za absurd. Wcześniej przynajmniej jeden miał, a teraz już nikt nie miał. Nic. Co nam to przypomina? Bo znowu odnosimy się do nas, do naszych przeżyć. Tym z was, którzy pamiętacie wydarzenia sprzed 12 lat w naszej wspólnocie, 12 lat temu no, jakaś tam grupa spośród nas ofiarowała z poświęceniem i mieliśmy na pierwszy etap właśnie te środki, właśnie tą 1/60 tego, co było potrzebne, czyli tak naprawdę jakby wrzucić do studni, ale zareagowaliśmy właściwie. Według wzoru, jaki pokazał Jezus. Przynieśliśmy Bogu to, co mieliśmy. Chociaż cóż to było wobec potrzeb. Jednak to był właściwy wzorzec, właściwy wyraz wiary. Andrzej, uczeń Jezusa, odkrył właściwą drogę, sposób myślenia Chrystusa. Trzeba dać swoje 100% jako wyraz wiary. Trzeba zaangażować się na 100%, chociaż cóż to jest wobec wielu potrzeb. Jednak to nie koniec historii. Nie skończyło się na wrzuceniu do studni. Przeczytajmy dalszy ciąg historii. Jezus zatem rzekł, każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym, podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów, zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili 12 koszów. Andrzej odkrył właściwą drogę, myślał w taki sposób jak Jezus. Trzeba dać swoje 100% w takiej sytuacji jako wyraz wiary, jako wyraz zaufania, że Bóg z tym coś zrobi, to co uzna za najlepsze. Taką właśnie wiarę Bóg chce budować w nas. Bóg zrobi to, zawsze to, co zechce. Nie wiemy jeszcze co, ale różnica między naszymi własnymi możliwościami a tą sytuacją jest taka, że On może zrobić, co zechce. Co to dla Niego? On ma nieograniczone możliwości. W tamtym czasie, 12 lat temu, było to dla nas bardzo poruszające. Odczuwaliśmy to osobiście bardzo mocno ja i może i wszyscy z nas. Można powiedzieć każdym centymetrem skóry i bardzo poruszające dla nas było to wyobrażenie, że Bóg coś zrobi wśród nas. Dzisiaj po 12 latach już wiemy, co Bóg chciał wtedy zrobić i to widzimy. Bóg to zrobił. Bóg rozmnożył ryby, chleb i my tego doświadczyliśmy. Podobny sposób myślenia, podobny sposób podejścia potrzebujemy zastosować do wszystkich dziedzin naszego życia. Również do tych najważniejszych, ważniejszych niż materia, bo są rzeczy ważniejsze niż materia, ale ten sam sposób podejścia. Może weźmy ten największy kaliber potrzeb, jakim są potrzeby ducha. Może myślisz dzisiaj, co się stało z moim szczęściem? Jak przeżyję następne lata z tym poczuciem nieszczęścia, niespełnienia? Co tam chleb, sprawy materialne, ośrodki? Nawet nie czuję ich smaku i nie cieszy mnie to. Tak jestem nieszczęśliwy, nieszczęśliwa.
Co na to Jezus? Przeczytajmy ostatni odcinek dzisiejszego fragmentu z Ewangelii Jana 6. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Inaczej mówiąc, nie potrzeby materialne są najważniejsze do zaspokojenia. Nie ten chleb materialny, który Jezus rozmnożył, był najważniejszy. To rozmnożenie fizycznego chleba było jedynie znakiem, który wskazywał na najważniejszy chleb, na chleb, którym jest On sam, Jezus Chrystus. Chleb, który zaspokaja najgłębsze potrzeby, pragnienia i tęsknoty naszych serc. Jezus, rozmnażając tamtego dnia ten chleb na pustkowiu, wręcza jakby każdemu z nas wizytówkę i wskazuje, kim On jest. Jest tym samym Bogiem, który pomnożył mannę na pustyni. Jezus przedstawia siebie jako Boga. A Bóg to jest ktoś, kto potrafi bez problemu zaspokoić wszystkie nasze potrzeby. Nie tylko materialne. To są potrzeby najprostsze do zaspokojenia. Są jednak potrzeby trudniejsze, potrzeby ducha, nasza potrzeba pełni, zaspokojenia poczucia pustki. Jezus jest Bogiem. On i tylko On może taką potrzebę zaspokoić. O tym właśnie mówi Jezus w tej obietnicy, którą wtedy złożył. Jeszcze raz wers 35 głównego fragmentu. Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął. A kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Tylko Bóg może zaspokoić nasze najgłębsze potrzeby. Dlatego potrzebujemy zaprosić Chrystusa do swojego życia. To musi być autentyczne, by doświadczyć realizacji tej obietnicy. I to wszystko zmienia. Zobaczmy, jak wyraża tą różnicę ktoś, autor psalmu 73. Pisze tak: Gdy jestem z Tobą, Boże, nie cieszy mnie ziemia, mnie zaś dobrze jest być blisko Boga. Doświadczenie pełni, które płynie z więzi z Bogiem, daleko wyprzedza wszelkie inne sposoby na pełnię życia i tak naprawdę jest jedyną pełnią, która jest pełna i trwała. Mówię to z taką pewnością, również z własnego doświadczenia, bo coś takiego sam mocno przeżyłem. Poczucie głodu, sensu życia było czymś, co dominowało, mnie paraliżowało, ogromny głód duszy, którego nie mogłem w żaden sposób zaspokoić, aż do chwili, gdy zaprosiłem Chrystusa do mojego życia. Wtedy obietnica, którą złożył tamtego dnia, została całkowicie wypełniona w moim życiu. Właśnie ta obietnica w wersie 35, jeszcze raz. Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Właśnie tego doświadczyłem. Ten najgłębszy głód sensu już nigdy nie powrócił. Został zaspokojony, tak jak Jezus obiecał. Oczywiście płycej na poziomie myśli, na poziomie emocji. Dosyć często doświadczam frustracji, ale i na to jest sposób.
Tym sposobem za każdym razem jest ponowne skierowanie całej mojej nadziei na pełnię, na Chrystusa. Nadziei na spełnienie. I wtedy poczucie pełni powraca. Również w myślach, emocjach, różnych sytuacjach. Jeżeli więc ktoś z was myśli, jak przeżyje następne lata w tym moim poczuciu nieszczęścia, jest coś, co można z tym zrobić. Za każdym razem, gdy takie poczucie powraca, trzeba zwrócić się do Niego o pomoc, by zaspokoił twoje potrzeby. On jest Bogiem i nie ma z tym problemu. Ale coś jest potrzebne z naszej strony. Potrzebujemy, tak jak we wzorcu, na który dzisiaj patrzymy, potrzebujemy dać swoje 100% tutaj, w tym znaczeniu, że na Niego skierować całą swoją nadzieję na pełnię. Możesz powiedzieć Chrystusowi w takim momencie to, co powiedział autor psalmu 74, że jak jesteś z Nim, to nie cieszy ciebie ziemia. W tym znaczeniu, że jak masz więź z Nim, to masz wszystko, czego potrzebujesz. Już tak naprawdę niczego nie potrzebujesz do szczęścia. Bo On i tylko On jest prawdziwym chlebem, który karmi naszego ducha. Daj swoje 100%, zwiąż z Nim 100% nadziei na pełnię. Ludzie wiążą swoją nadzieję na pełnię z różnymi rzeczami, z możliwością przebywania z pewnymi ludźmi, z bywaniem we wspaniałych miejscach, z posiadaniem wspaniałych rzeczy, wspaniałej pracy, wspaniałych doznań, ale Ty dajesz 100% nadziei Jezusowi. Całą Twoją nadzieję na pełnię wiążesz z Nim. I wtedy poczucie pełni, szczęścia, radości, satysfakcji powróci. Bo jest skutkiem wspólnoty z Nim przez wiarę. I podobnie we wszystkich innych dziedzinach naszego życia, jak wyglądają bardzo często nasze własne możliwości w porównaniu z potrzebami, przed którymi stajemy. Bardzo często jak 5 chlebów i 2 ryby wobec głodnego tłumu. Jakie jest rozwiązanie? Oddajemy Bogu to, co mamy, jako wyraz zaufania, ufając, że Bóg zrobi coś najlepszego. I Bóg, jeżeli Jemu powierzyliśmy budowanie naszej wiary, co rusz powraca do jakiejś tam lekcji. Co rusz uczy nas wielkiej lekcji, lekcji ufania Jemu. W jaki sposób? Zawsze ten sam. Stawiając nas w sytuacjach, które po ludzku rzecz biorąc są bez wyjścia. Jest to taka ciekawa metoda nauczania, którą Bóg akurat wybrał. I różne te lekcje wiary w przeszłości były, również tutaj u nas w naszej wspólnocie, jedną z wielkich lekcji jest nasz ośrodek. Do niedawna wydawało się, że lekcja zatytułowana Ośrodek zmierza powoli do końca. Na dniach miał być szczyt, ostatni epizod, ale jak wszyscy lub prawie wszyscy wiemy, Bóg znowu postawił nas w sytuacji, jakbyśmy robili coś po raz pierwszy. Chodzi o sprawę sąsiedniej działki. I to jest bardzo ciekawe. Dla mnie osobiście nie mogę wręcz od tego uciec. Czuję się obecnie bardzo podobnie, jak 40 lat temu przy tamtym automatycznym dystrybutorze, mając obawę, że zje moje 200 koron daleko od domu. My do tego dystrybutora teraz włożyliśmy trochę więcej, zupełnie innego czegoś 200, zupełnie inny wymiar wiary, inny poziom do budowania
I emocje znowu są wielkie. Człowiek odczuwa to jakby każdym centymetrem skóry. A jak zje nam te pieniądze? Przecież wszystko się może zdarzyć. Lekcja wiary. Znowu coś robimy po raz pierwszy. I w ten sposób z teoretyków wiary, z teoretyków informacji o wierze stajemy się praktykami, a teraz należałoby powiedzieć wręcz weteranami. Bo wiara, żeby była budowana, potrzebuje tylko jednego. Autentycznych sytuacji bez wyjścia. Gdy naprawdę nie jest nam do śmiechu. Więc co robi Bóg, nasz budowniczy wiary? Konstruuje sytuację bez wyjścia. I naprawdę potrafi to zrobić. A co człowiek powinien zrobić w takiej sytuacji? Co mówi wzorzec, na który dzisiaj patrzymy? Oddać Bogu 100% swoich możliwości, ufając, że On zrobi to, co najlepsze. Cokolwiek by nie powiedzieć o naszych ostatnich decyzjach, zostały podjęte dokładnie według tego wzorca, jaki pokazał Jezus przy rozmnożeniu chleba. Nie da się doświadczyć rozwoju wiary. Nie da się urosnąć w wierze, będąc wyłącznie teoretykiem, znając może świetnie regułki, odpowiednie fragmenty z Biblii, ale nigdy nie oddając czegoś przez wiarę. Nasza wiara, żeby rosła, potrzebuje być z naszej strony uaktywniona właśnie w postaci oddania Bogu czegoś na 100%. Czy postąpiliśmy więc właściwie? Postąpiliśmy według wzorca, jaki pokazał Jezus. Jakie będą skutki? Zobaczymy, ale postąpiliśmy według wzoru. W niektórych z nas może powstawać pytanie, czy to jest właściwe angażować się w taką sprawę, czy nie powinniśmy w tym czasie zajmować się jednak czymś innym, ale prawda jest taka, że nigdy my o tym nie decydujemy. To Bóg jest tym, który w mistrzowski sposób tworzy sytuację, by budować wiarę, tak jak w tamtej sytuacji. To nie uczniowie wymyślili sobie sytuację z głodnym tłumem, to Jezus wszystko tak zaaranżował, by taka sytuacja powstała, bez wyjścia. Identycznie jest zawsze przy naszym budowaniu wiary. To Bóg wprowadza nas w sytuację bez wyjścia. Nawet jeżeli wydaje się nam, że to była jakaś nasza decyzja, tak, była nasza, ale jednak to Bóg ją wprowadził, nią w nas wprowadził, bo stworzył okoliczności, że praktycznie nie da się inaczej. I w takich okolicznościach człowiek może wyrzucać sobie: oj, po co taką decyzję podjąłem? Trzeba było nie podejmować. Tak to może wyglądać gdzieś tam pobieżnie. Jednak ufamy, że to Bóg jest budowniczym naszej wiary, specjalistą od wprowadzania nas w sytuację bez wyjścia. I my tutaj nic nie wykombinujemy. Może ty masz, że tak się osobiście zwrócę, parę decyzji w swoim życiu, które podjąłeś, podjęłaś, które wprowadziły ciebie w trudną sytuację. Potem nagle się budzisz i myślisz, kto na mnie to wszystko sprowadził? Aha, ja sam. Jakim cudem znalazłem się w takiej sytuacji? Wtedy jest pokusa, by pójść drogą negatywną, szukać winnych. Zamiast szukać winnych, dostrzeż w tym działanie Boga. On naprawdę nie ma innego sposobu na budowanie wiary. Nie da się zbudować wiary bez napięcia. Dlatego rozpoznaj lekcję i zrób to najlepsze, co można zrobić.
podstaw swoje życie do wzoru, podziękuj Bogu za sytuację bez wyjścia, oprzyj się na Duchu Świętym, na Jego prowadzeniu tak mocno jak nigdy dotąd i doświadcz mocy Boga. O czym teraz myślicie? No, tak troszeczkę zakładam, może myślicie. Ciekawe, ile to jeszcze takich pierwszych lekcji Bóg ma dla nas w naszym życiu. Jak pierwsza jazda na motocyklu, tak? Pierwsze dziecko, pierwszy etap ośrodka, pierwsza sąsiednia działka. Pociechą jest to, że może być tylko jedna pierwsza sąsiednia działka, następne już nie będą pierwsze, chociaż dzisiaj emocje nam mówią żadnych następnych sąsiednich działek. No ale cóż, to Bóg nas prowadzi.